up to just relax. Come on, you gotta let it go. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Ruda Nacja na wakacjach. Pamiętajcie o konkursie związanym z moim kamperem. Jeśli gdzieś byście go zauważyli, koniecznie róbcie zdjęcia i wstawiacie na social media, tagując SKTV, tagując Ruda Nacja na wakacjach. Dzięki temu możecie pojawić się na profilu SKTV i oczywiście możecie wygrać eskowe gadżety. W tym programie, czyli w Ruda Nacja na wakacjach, ja odpoczywam za was i testuję wszystkie rzeczy, które na wakacjach trzeba zrobić. A gdzie jesteśmy dziś? Sami zobaczcie. Jesteśmy w Sarbinowie! A dlaczego w Sarbinowie? Bo jak powszechnie wiadomo, Sarbinowo, stoiskami, stołami, kioskami, budami, bazarkami, targowiskami i wyprzedażami stoi. I ja tutaj właśnie w Sarbinowie przyjechałem zrobić to, co każdy turysta na wakacjach zrobić musi. Przyjechałem tu zrobić zakupy. Przyjechałem kupić pamiątki, przyjechałem kupić prezenty, przyjechałem się tu świetnie bawić i sprawdzić, co Sarbinowo zaoferuje mi w tym roku. Chociaż tak naprawdę mógłbym zejść tu na plażę i przywitać was parawaningiem, ale w tym programie to ja wypoczywam za was, a tu za was wszyscy uprawiają parawaning. Zresztą sami zobaczcie i widzimy się za chwilę. Kubek serce to dla zakochanych, koszulka mała dla oszczędnych, koszulka duża prawilnie, puzzle, no nie odpuszczę puzzli, muszę przyznać, magnesy, brelok, podkładka, mam nadzieję, że do myszki, bo rodzice uwielbiają takie gadżeciury i fotoramka, jak wiadomo, rodzice i dziadkowie kochają tego typu wynalazki. No i żeby było jeszcze ciekawiej, możecie, poza tym, że znajdzie się wasz wizerunek na tych gadżetach, wybrać sobie odpowiednie tło. Przepiękne zdjęcia tła w ogóle, mega sztosik. One są tak ładne, że musiałem wybrać takie, które jest najmniej ładne moim zdaniem, bo najbardziej mi się kojarzy z morzem i ten dźwięk, nie tylko cymbergaja, dźwięk mew jest idealny. Ja sobie wybrałem mewki i mewki będą mi towarzyszyć. Jeżeli ktoś byłby ciekaw, jak wygląda mniej więcej pamiątkowa poduszka, to tak to wygląda. A, to pana zdjęcie jest, to pan z tyłu obsługuje, to jest ten pan. Uśmiechnięty gość. Także pozdrawiam serdecznie, on też już ma swoją poduszkę i mogę się do niego przytulić. Elegancko. Ale, żeby taką pamiątkę zrobić, trzeba mieć najpierw zdjęcie. To jest bardzo ważny motyw. Uwaga, będę robił zdjęcie. Wybieram najlepszą minę. I teraz, tu w tym stanowisku zamówię sobie, pozwolono mi wybrać tylko trzy rzeczy. Ja chciałbym kubek, sobie wezmę kubek ze sobą, koszulkę ze sobą, dam w prezencie mamie, na pewno będzie nosić. I coś, co mnie chyba ciekawi najbardziej, bo to też jest przy okazji taki dobry pomysł na spędzenie czasu w domku, jak pada deszcz, czyli puzzle z Rudym, nie? Zrobię sobie sam puzzle ze sobą, gorzej jakbym nie ułożył. Ale póki co składam zamówienie i zamierzam grzecznie tu czekać na moje pamiątki. Czekam, czekam. Są? Są już moje ulubione pamiątki oczywiście ze mną. Jako pierwsza koszulinda, kolekcja Sarbinowo 2009. No sztos w ogóle, ale to za chwilę. Puzzle ze mną. Chyba sam sobie ułożę nawet, wyglądają kozacko. No i trzeci jest kubełek. Kubełek wypasiony mogę wam pokazać. Sarbinowo 2019, są mewy, jestem ja cały na biało. Ale resztę gadżetów pokażę wam na koniec tego odcinka. Póki co muszę ruszyć, by zrobić poważne zakupy. Magnesy, bursztyny, pocztówki. Wszystko pamiętam, więc ja idę robić zakupy, a wy zostańcie z nami. Wracam za moment. Co
cały czas oglądacie program Ruda Nacja na wakacjach. Jak wiadomo, ja za was na te wakacje pojechałem i ja z tych wakacji zamierzam przywieźć pamiątki. Bo jak wiemy, opowieści, że się gdzieś było, to mało ważna sprawa. Ważne, żeby mieć coś, co będzie dowodem na to, że gdzieś byliśmy. Tu z Sarbinowa zamierzam przywieźć sporo rzeczy, ale chciałbym najpierw wam przedstawić rzecz, która mnie zaskoczyła najbardziej, czyli taką pałę do psikania wodą. Jest takie coś, tu się nalewa wody, słuchajcie, i tu się pompuje i wydaje taki śmieszny dźwięk, jak nie ma. To jest dziwne, tego nie było jeszcze w zeszłym roku, to jest jakaś nowinka technologiczna. No ale dobrze, zajrzę do środka, zobaczymy, co tu dają. W ogóle wypasione są tęczowe długopisy z imionami tutaj są. Są tęczowe, ale tylko damskie, o dziwo, mało ciekawa sprawa. Uuu, są mewki z napisem Sarbinowo. Mewka z napisem Sarbinowo, dobra, biorę od razu. Mam mewkę, biorę ją, jest za ósemaka, ale jedne z najważniejszych pamiątek, i bez których nie mogę stąd wyjechać, to magnesy, bursztyny i pocztówki. Magnesy były tam. Chodźcie, zobaczymy, co w magnesach. Są magnesidła. No i tu magnesy to absolutny sztos. W zasadzie jest wszystko, czego byście pragnęli. Jest nawet magnes z termometrem, jest magnesik z Sarbinowa z bursztynem, jest wesoła gęba po prostu, jest kuterek, są jakieś grube baby z napisem Bałtyk. To dziwna forma rozrywki. Kolaże zdjęciowe, jest nawet, słuchajcie, magnes iPhone, to jest w ogóle sztos, nie? Z magnesami jest w ogóle tak, że bardzo ciężko dobrać ten jeden wybrany, bo ludzie, którzy wybierają magnesy, zazwyczaj starają się, żeby ten, który kupią nowy, pasował do tych, które już są na lodówce. I to jest skomplikowane, żeby komuś ten kolaż wstrzelić się idealnie. Są oczywiście otwieracze, są meduzy, tu jakieś takie ala złoto z grosikiem, więc to rybak czy coś. Nieźle. Ale później się może zdecyduje, bo a tu jest muszla w ogóle wtopiona w magnes też. Dobra, wezmę to muszlę może. Muszla pamiątkowa, nie no jednak, przepraszam was, ale iPhone nie zrobił na mnie większe wrażenie. Czas na bursztyny. No i pięknie. Tylko ja nie wiem, czy to się nosi tak unisex, w sensie, że wszyscy biorą. Jeżeli nie wiedzieliście, to już wam od razu mówię, jakby program Ruda Nacja na wakacjach też was powinien czegoś nauczyć. Otóż pani mi zdradziła tajemnicę, że bursztyn jest dobry na wszystko. Na reumatyzm, przynosi szczęście, w tym przypadku na jedno wychodzi akurat, ale no w ogóle także ja na razie nie będę kupował, wąchnę, bo... Myślę, że są takie sytuacje w życiu, w których chciałbym to zjeść, nie? A może nie teraz? Widziałem naprzeciwko pocztówki. Zabiorę was, żebyśmy razem wybrali pocztówki Rudemu. Jestem przy pocztówkach, na pewno pamiętacie, jak działają pocztówki i co to są pocztówki. Otóż wysyła się je z ulubionego miejsca albo do domu, albo do kogoś, kogo lubimy, albo zabieramy je ze sobą, żeby potem wręczyć, by chwalić się tym, że je przywieźliśmy. Pocztówki są zazwyczaj z jakimiś obrazami, zdjęciami i gdzieś przeoczymy moment, w którym one ewoluowały do turbo wypasionych pocztówek i znajduje się koło takiej paczki, która... stanowi pocztówki z bursztynem. Normalnie jest tu wklejony taki plastikowy pyczek, musicie sobie zobaczyć. I normalnie są tu bursztynki. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. Ej, w ogóle bursztyn to nic. Znalazłem giga pocztówki. Są takie, że jak wyślecie babci, to nawet okularów nie będzie musiała zakładać. Absolutny sztos. Absolutny sztos. No dobra, to teraz już na serio idę zapłacić, a wy zostańcie z nami, bo za moment będę kupował prezenty dla Jankesa, dla Olki i oczywiście dla Damiana. Zostańcie z nami! Cały czas oglądacie program Ruda Nacja na wakacjach, czyli program, w którym to ja za was na wakacjach jestem. Robię rzeczy, które na wakacjach trzeba zrobić i dziś spełniam obowiązek każdego turysty, a konkretnie kupuję prezenty dla moich znajomych, których akurat możecie znać, bo będę je kupował dla Jankesa, dla Olki Kot, no i oczywiście dla Damiana. Zadanie nie jest łatwe, bo to indywidualiści. Chciałbym dobrze wypaść jako ten, który za was kupuje prezenty, więc mam nadzieję, że mi się uda. Ruszam na poszukiwania. Rozpocząłem poszukiwanie prezentu dla Jankesa. Poważnym zawodnikiem w tej grze była piłka arbus. Nie trafiłem! Myślałem też o świdrach bibrach. Za szóstkę są takie wariaty, ale ciężko stwierdzić, do czego to może być potrzebne poza przepychaniem zlewu. Ale mam tu faworyta. Jest to przepiękny
ręczniko, przepiękna nawet powiedziałbym, ręczniko mapa, nie wiedziałem jak to określić. Ręczniko mapa I Love Bałtyk. Jankes umrze ze szczęścia, tym bardziej, że tu gdzieś, tu jest Sarbinowo, w którym jesteśmy. Pełna mapa, dla zdających geografię również na maturę, przydatna rzecz. Myślę, że Jankes się opór zajara, więc ruszam póki co znaleźć prezent dla Olki. Szukałem dla Olki i miałem z tym trochę problem, ale trafiłem na stanowisko, gdzie mogę zaspokoić potrzeby w zasadzie wszystkich moich przyjaciół. Początkowo myślałem o tym, żeby Damianowi wybrać coś na głowę. I tutaj są bandany różne. Już prawie je kupiłem, w sensie te czapy, ale znalazłem zwycięzcę. Cyk. Dobrze leży. Nie wiem, czy dobrze. Dobrze leży? Dobrze leży. Powiedzcie, że dobrze leży. Powiedzcie mi, leży dobrze. Świetnie. Więc mam prezent dla Damiana. Myślę, że się bardzo ucieszy. Tym bardziej, że ostatnio występował w kostiumie kąpielowym. Czapka kapitana będzie pasować, można powiedzieć, idealnie. Z prezentem dla Oli było więcej problemów, ponieważ zastanawiałem się, co może być takie najbardziej potrzebne albo najbardziej znaczące w życiu człowieka i przy okazji coś, co można kupić nad morzem. Długo myślałem i już wiem, że są to skarpetki. Tutaj są skarpetki dedykowane. W zasadzie dla wszystkich. Są wszystkie imiona i wszystkie postaci narysowane jednocześnie. Pokażę wam najpierw mnie, bo znalazłem siebie. Tutaj jest Filip. I tu gdzieś była Ola. Ola, Kamila, Grażyna, Kasia, Mar... O, jest, dobrze, jest Ola. No, może mało podobna do Oli kot, ale jednak... dobra, uwaga, zrobię taki hardkorowy ruch. Ach, poszło. Jest Ola. Tu jeszcze taka jedna rzecz, powiedziałbym, wesołkowata, bo znalazłem skarpety śmieszki. To też jest taka bardzo ciekawa sekcja. Jest gol z nosaczem, jest Grażyna, nie ma piękniejszych plaż jak nad naszym ukochanym Bałtykiem. Są paprocie do kopania w tyłek, dziewczyna jak malina. Wezmę chyba Grażynę. Grażyna jednak jest sztosem. Odczepiłem, wezmę sobie to na pamiątkę. Ja teraz idę zapłacić, a wy zostańcie z nami koniecznie, bo za chwilę będę testował żart. Cały czas oglądacie program Ruda Nacja na wakacjach, program, w którym ja wypoczywam za was i robię te skomplikowane, miłe i niemiłe rzeczy właśnie, żebyście wy nie musieli. Wiemy już, co każdy nad morzem musi kupić, ale ja jeszcze zamierzam sprawdzić, co każdy nad morzem musi zjeść. Już za moment ruszę, by znaleźć najbliższe potrawy typowo nadmorskie i sprawdzę, czy są ok. Dawajcie. Dzień dobry, poproszę gofra ze wszystkim. Dzień dobry, poproszę langosza ze wszystkim. Dzień dobry, chciałbym największą watę cukrową. Gdzie jest ten, co płaci? No dobra, i mam wszystko, łącznie z ręką dźwiękowca, ponieważ już nie mam ręki, która mogłaby podtrzymać mi te fanty. Wybrałem wszystko, co najlepsze dało się spotkać. Lód przepyszny, ale zamienię loda na mikrofon, bo wiecie, jak to z lodami. Ten akurat jest mango i bardzo polecam mango. Lody w ogóle są spoko, jak wiadomo, wszyscy lubią lody, czy starzy, czy młodzi, to jakby łączy pokolenia i tak dalej. Taką dziwną rzeczą, którą zamówiłem, jest wata cukrowa, bo zawsze podejrzewałem, że jest w niej sam cukier i to w ogóle nie smakuje. Dlatego teraz za was, bo ja w tym programie wszystko za was robię przecież, przekonam się, czy to jest do zjedzenia. Myślałem, że jest gorsze. Faktycznie jest to sam cukier. Ale jak byłem młodszy, mniej mi to smakowało. Dobra, oddam watę. No i przechodzimy do rzeczy na tackach. Mianowicie najbardziej popularny, pojawiający się nad chyba każdym morzem, jeziorem czy ośrodkiem wypoczynkowym, gofer. Tutaj gofer w wersji hard, czyli wszystko w nim jest. Wezmę dziaba. Spróbuję przynajmniej, bo to nie jest takie proste, ponieważ temperatura jest moim wrogiem tutaj. Uwaga. Dziabnę tylko tak, o. Gofry mają to do siebie, że gofry ciężko sfasolić. Także jak zamówicie gofra, to możecie być pewni, że się uda. Chyba, że ktoś ma jakieś tam stare owoce czy coś. No ewentualnie. Ten jest super. No i gofra można bezpiecznie brać, bo niewiele rzeczy jest tutaj do sfasolenia. I ostatni bohater tej
nadmorskiej mojej przygody to pan langosz. Wziąłem langosza fit, bo jak widzicie, czasy się zmieniają i rzeczy do jedzenia nad morzem nie są tylko dla ludzi, którzy chcą być grubi albo nie chcą im się robić w domu. Są również dla tych, którzy uważają się za super ćwiczących albo są super ćwiczącymi. Więc wziąłem langosza fit, w którym są oliwki, pomidory i rukola. Dokonam oficjalnego, o, jest też pesto. Dokonam oficjalnego testu, bo on się zapowiada kozacko w ogóle, ten langosz, pan langosz, więc uwaga. Teraz uwaga, na pierwszym miejscu langosz, na drugim, dobra, nie będzie, gofer, na trzecim lody, na czwartym wata. W ogóle wata może być na 17, chociaż dobra, to jednak pamiętajmy, że to jest sam cukier. Ojej, aż mi wypadło z ust prawie. Zostańcie z nami, ja będę konsumował langosza. Cały czas oglądacie program Ruda Nacja na wakacjach, program, w którym to ja za was odpoczywam. I tu po całym dniu zakupów, choć żadna kobieta tego nie powie, może się człowiek zmęczyć. Ja już się trochę zmęczyłem, więc wróciłem na plażę. Jestem tu na plaży, chciałem się wam pochwalić tym, co udało mi się zrobić i kupić, bo obiecałem, że wam, że pokażę koszulkę. Słuchajcie, to jest absolutny sztos, pan mnie wyciął. Są mewy, jestem ja i wygląda to naprawdę, jakbym tam był. Jest napis nawet Sarbinowo 2019, dobra, to ja zakładam. Ruda Nacja na wakacjach, na koszulce jestem. Do tego oczywiście są puzelki. Puzle też, słuchajcie, sztos. No i oczywiście kubek, który już widzieliście. Kubek też do koszulki pasuje. W ogóle prawdziwy zestaw hardkorowego turysty jest taki, żeby przyjechać w tej koszulce i w tym kubku i pić to na przykład w domu, to ciepłe picie, które jest tu w środku. Pamiętajcie, że kubek jest do ciepłych. Oczywiście nie mogło zabraknąć super pamiątek. Mam magnes, który jest iPhone SM w ogóle. To jest niezły w ogóle sztos, nie? Sarbinowo jest napisane, nie wiadomo skąd. Bursztyn! Bursztyn przynosi szczęście i wszystko, co najlepsze. Pani powiedziała, że to jest w ogóle super sztos. Cyku, cyku. Wiadomo, od razu na kierownicy wygląda, na biegach. Cyk, cyk. Dobra, pasuje. Mewa z napisem Sarbinowo. No i oczywiście sekcja prezentów dla moich przyjaciół ze Ska TV. Damianie Wilczyński. Będę grał w grę. Będziesz teraz mógł zagrać w statki na konsoli spokojnie ze swoją nową czapą. Będziesz kapitanem całej drużyny. Droga Olu, żebyś nie zapomniała, jak masz na imię, mam dla ciebie skarpetki z imieniem Ola. Będziesz wiedziała, że są twoje, łatwo poznać, jest wielki napis. Chociaż dziewczyna tutaj przypomina ciebie trochę mniej. Mam też skarpetki z Filipem, wiadomo. No bo jak kupiłem Oli, to i nie mogłem sobie nie kupić. No i na koniec to, co ludzie lubią najbardziej i ja też, czyli nosacze. Jest Janusz z Grażyną, wiesz, Grażynka, pięknie nad tym Bałtykiem, potwierdza się. Creme de la creme, czyli największy prezent, trafił się Jankesowi. I Love Baltic, absolutny sztos. Mam nadzieję, że w rankingu prezentów wakacyjnych mój prezent będzie najlepszy. No i do tego, jak wiecie i widzieliście, pojadłem trochę, sprawdziłem, co można zjeść. Nie jest źle, jest dużo do wyboru, trafiają się naprawdę dobre rzeczy, nawet zdrowe rzeczy, takie mniej niezdrowe po prostu. Więc ogółem jest fajnie. Oczywiście pamiętajmy, żeby plusy nie przysłoniły nam minusów, bo to jest ten problem. Mianowicie ja dzisiaj wydałem sporo hajsu, bo na prezenty i na jedzenie w sumie wydałem ponad 200 zł. No i trzeba przyznać, że nad morzem po prostu nie jest tanio. Ale jest z tego ogromny plusik, bo ja za was wydałem te pieniądze, wy już nie musieliście, więc kupiłem za was prezenty, sprawdziłem za was szamę, więc Sarbinowo generalnie okejka. Ja będę uciekał. Pamiętajcie, że już za tydzień kolejny odcinek Ruda Nacja na wakacjach, więc życzę wam dobrego tygodnia i do zobaczenia. Hej! A! Boże, bym zapomniał. Słuchajcie, w ogóle najważniejsza rzecz. Najważniejsza. W sumie dostałem w prezencie dwie rzeczy, które nad morzem jeszcze trzeba kupić, poza tymi, które kupiłem. Mój wydawca prezentował mi je. Po pierwsze, diabełki. Zaraz wam powiem coś z diabełkami. To się rzuca i to wybucha, ale to ten. No i drapaczka. I myślałem, że to głupie, że dostałem drapaczkę. I chwilę przed tym, jak zacząłem do was mówić, zacząłem się drapać i to wciąga. To pa. Oh.